jest bardzo ciekawe. Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów i uczonych w prawie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A potem tak naprawdę w ogóle nie mówi o sprawiedliwości w tym takim naszym potocznym rozumieniu, czyli jakimś wyrównywaniu rachunków, tylko mówi w zasadzie o miłosierdziu, o jakiejś ogromnej hojności w przebaczaniu. To jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że gdy Biblia mówi o sprawiedliwości, to naprawdę nie używa tego w tym bardzo wąskim, takim prawniczym znaczeniu. Tylko sprawiedliwość w rozumieniu biblijnym to jest taka mądrość i hojność w otwieraniu się na Boży zamysł, na Boże prawo, na ducha tego prawa, pomysłu i pragnień, które Bóg nam odsłonił.